Nie mają domu, ale będą mieli jacht. I przy okazji prawdziwy cel w życiu. Jacht trzeba przecież zbudować, a potem na niego wsiąść i dać radę. Grupa bezdomnych z Warszawy już nad tym pracuje, nad jachtem i nad rejsem. Kiedy ojciec Bogusław wypłynie na szerokie wody? O tym Anna Wilczyńska. Decyzję podjął 11 lat temu. To wtedy z rodzinnego domu w Kołobrzegu wyprowadzał się trochę w złości. Nazbierało się problemów. Jak pani kręci jajko i dolewa oliwy, to się powoli staje to majonezem. Nie? Jak w którym momencie to już jest, a w którym to jeszcze nie jest, to trudno wyłapać ten moment, prawda? Zabrał ze sobą tylko reklamówkę ze szczoteczką do zębów i bielizną na zmianę. Od tego czasu nie ma stałego adresu. Od roku mieszka w kamiliańskim pensjonacie Świętego Łazarza i buduje jacht. Prace są już zaawansowane. Kadłub ostatnio został pomalowany, a teraz w kokpicie trzeba położyć podłogi. Siedzieć i bezmyślnie patrzeć w telewizor, ten, który mi ktoś włączy i program mi wybierze, bo akurat to jest zbiorowość, nie? To wolę się tym zająć, gdzie przynajmniej wypełnię swoje tam zadania myślowe. Przy budowie jachtu ojciec Bogusław przewinęło się już około 50 bezdomnych. Pracują pod okiem kapitana Waldemara Rzeźnickiego. Materiały dostają od sponsorów. Farby, a więc ołów, a więc blachy i inne drobne czasem rzeczy, a czasem usługi. Zawdzięczamy wyłącznie fachowcom z kraju, którzy zgodzili się nam pomóc. Gdy skończą, mają popłynąć w długi rejs. Nie mówią gdzie, bo marynarze są przesądni, więc nie ma co zapeszać. Kierunki są cztery: północ, południe, wschód, zachód. Więc zwykle płynie się albo na wschód, albo na zachód. Sądzę, że nasz kierunek to będzie na wschód. Są i tacy, którzy po morzu już pływali, też z kapitanem Rzeźnickim, tak jak pan Sławek, który przy jachcie pracuje praktycznie od początku. W ogóle zakochałem się całkowicie. Mógłbym w ogóle z jachtu nie schodzić cały rok. I gdzie pływaliście? Byliśmy na Gotlandii i byliśmy na Litwie. Pomysłodawcą całego przedsięwzięcia był zmarły w 2009 roku ojciec Bogusław Paleczny, stąd nazwa jednostki. Chodziło o to, by bezdomnym dać cel i zajęcie. Nabierają takie pewności siebie, jest im o wiele łatwiej wyjść na zewnątrz do innych osób. Trzeba pamiętać, że to są często osoby, które od wielu lat nie pracowały zawodowo. Magister inżynier technologii żywienia, pan Karol Maćkowiak, kiedyś mieszkaniec Kołobrzegu, na statkach i jachtach się zna, bo i trochę na nich pływał. To będzie szkuner gaflowy. Teraz szuka pracy w zawodzie, ale ma sporą wyrwę w doświadczeniu. Długo pracował na budowach, głównie wtedy, gdy pracodawca zapewniał lokum. To będzie oczywiście w siatku jedno koło starowe i na dworcu będzie jeszcze. Na dworcu centralnym od razu zgłosił się na komisariat policji. Podali mi darmowe telefony, zaprowadzili do tej, mogę sobie za darmo zadzwonić i chwała mi za to. Bo rzadko chyba kto tak się zachowuje bezdomny, jak gdzieś przyjeżdża, że idzie tam policja i się porozmawiać, poprosić o pomoc i udzieli mi tej pomocy i dlatego dwa dni później to już właśnie tutaj byłem w środku. Przed nim cała seria rozmów kwalifikacyjnych i być może rejs. Anna Wilczeńska, TVN24.